Donald Trump słynie również z pewnej pamiętliwości i jeżeli ktoś go nie tylko krytykował, ale obrażał, czy lżył go publicznie w mediach społecznościowych, no to obawiam się, że może mieć kłopoty, żeby do Trumpa się dodzwonić. Trump publicznie na przykład mówił, że życzy sobie, żeby obecny ambasador Australii, były premier Australii, który go kiedyś zaatakował na Twitterze, wyjechał ze Stanów Zjednoczonych. Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Adam Bielan, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Redaktorze. Panie pośle, w Prawie i Sprawiedliwości mam wrażenie, niektórzy uwierzyli chyba, że Donald Trump, przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, władzę przyniesie wam wkrótce na tacy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek rozsądny w coś takiego uwierzył. Oczywiście zwycięstwo Donalda Trumpa pokazuje, że pewna konsekwencja w polityce, a z drugiej strony nawet najmocniejsze prześladowania ze strony politycznych przeciwników nie przeszkodzą w wyborach, jeżeli ma się dobry program, a Donald Trump taki program prezentował w ostatnich wyborach prezydenckich. No ale oczywiście zwycięstwo Trumpa samo w sobie nie da nam powrotu do władzy i musimy bardzo ciężko na ten powrót pracować. Ale to skandowanie w Sejmie Donald Trump przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, no wyglądało cokolwiek dziwnie, żeby nie powiedzieć śmiesznie. Pan by tak skandował w Sejmie imię i nazwisko amerykańskiego zwycięzcy wyborów? Myślę, że to był jakiś wypływ emocji chwilowych bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku wyborów. Pamiętajmy, że media głównego nurtu w Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, myliły się przez wiele miesięcy, spisywały Trumpa na strata, przynajmniej przewidywały bardzo błędnie zwycięstwo Kamali Harris, więc stąd pewnie takie emocje wśród części naszych polityków, ale sądzę, że one już w tej chwili opadły. Panie proszę, tyle się mówi o takim biznesowym, transakcyjnym podejściu Donalda Trumpa do polityki. Pana zdaniem będzie więc chciał i umiał współpracować także z ekipą premiera Donalda Tuska, no, mimo słów wielu, które ze strony premiera i jego otoczenia padły pod adresem Donalda Trumpa. Te interesy, biznes i cele przeważą nad jakimiś nawet personalnymi zaszłościami, pana zdaniem? Ja chciałbym, żeby każdy amerykański prezydent współpracował dobrze z każdym polskim rządem, bez względu na to, czy w tej chwili rządzimy, czy aktualnie jesteśmy w opozycji. A to mam wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości taka dość odrębna jest perspektywa, bo wiele osób chyba trzyma kciuki mocno za to, żeby te relacje z obecnym rządem nie były najlepsze. Nie sądzę. My zdajemy sobie sprawę, że podstawą naszego bezpieczeństwa jest członkostwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, a nie ma silnego Sojuszu Północnoatlantyckiego bez bardzo mocnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Od amerykańskiego prezydenta to zaangażowanie przede wszystkim zależy. Zresztą Republikanie po tych wyborach będą kontrolować nie tylko Biały Dom, ale również Kongres, mają większość w Senacie i najprawdopodobniej będą mieć większość również w Izbie Reprezentantów. Natomiast czy te relacje będą dobre? No tutaj jestem pesymistą, dlatego że Donald Trump słynie również z pewnej pamiętliwości i jeżeli ktoś go nie tylko krytykował, ale obrażał, czy lżył go publicznie w mediach społecznościowych, no to obawiam się, że może mieć kłopoty, żeby do Trumpa się dodzwonić. Trump publicznie na przykład mówił, że życzy sobie, żeby obecny ambasador Australii, były premier Australii, który go kiedyś zaatakował na Twitterze, wyjechał ze Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy on obejmie urząd prezydenta, więc na dzisiaj te relacje polsko-amerykańskie wciąż bardzo dobre opierają się na panu prezydencie Andrzeju Dudzie, który był na tyle dalekowzrocznym politykiem, że w lutym tego roku spotkał się na długiej rozmowie przy kolacji z Donaldem Trumpem. Przekonał go wówczas, zdaniem amerykańskich komentatorów, nie tylko moim, do odblokowania pomocy dla Ukrainy, ale zbudował też relacje pod obecną kadencję Trumpa. Problem w tym, że kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy niestety kończy się w sierpniu i w momencie, kiedy go zabraknie, gdyby nie daj Boże jeszcze kandydat Platformy Obywatelskiej objął urząd prezydencki, no to będziemy zdani na obóz, który przez lata atakował Trumpa i go obrażał, i to będzie z punktu widzenia
naszego bezpieczeństwa sytuacja bardzo groźna. To znane już to jedną z kluczowych, jak domyślam się, narracji Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzącej kampanii wyborczej. To, co przed chwilą usłyszeliśmy od pana posła, jak rozumiem, będziemy w nadchodzących miesiącach wiele razy słyszeli. A kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości? Bo wczoraj mieliśmy go poznać. 11 listopada to był plan przedstawiany od miesięcy tak naprawdę. Tak jak 9 lat temu, 11 listopada właśnie Polacy usłyszeli o Andrzeju Dudzie jako kandydacie na prezydenta, tak teraz też mieliśmy w święto niepodległości, poznać nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Coś nie wyszło, panie pośle? Nigdy nie zapowiadaliśmy, że 11 listopada ujawnimy nazwisko kandydata. 10 lat temu... Wielokrotnie, panie pośle, politycy Prawa i Sprawiedliwości w tym programie wiele razy mówili, że 11 listopada poznamy to nazwisko. Trzeba ich pytać. Ja takich deklaracji nie składałem. My mówiliśmy o tym, że to nazwisko poznamy jesienią. Powinniśmy je poznać jesienią. I biorąc pod uwagę kalendarzową jesień, myślę, że tak się wydarzy. Mówiąc zupełnie serio, sądzę, że jesteśmy na finiszu tego procesu decyzji w sprawie wyborów prezydenckich i w momencie, kiedy mniej więcej główna partia rządząca w tej chwili będzie wybierać swojego kandydata, my również ujawnimy naszą decyzję w tej sprawie. To do prawyborów w partii rządzącej jeszcze przejdziemy, a o profesora Przemysława Czarnka chciałem zapytać, czy zdaniem pana posła to jest dobry kandydat na te czasy, na taką kampanię. Niektórzy porównują Przemysława Czarnka do Donalda Trumpa. Mówią, że też jest tak wyrazisty, zdecydowany, też tak porywa tłumy jak prezydent elekt Stanów. Żeby być naszym kandydatem na kandydata, a pan profesor Czarnek jest takim kandydatem na kandydata, trzeba przede wszystkim spełniać podstawowy wymóg, czyli dawać gwarancję, dawać rękojmę dobrej prezydentury. I myślę, że w przypadku pana profesora Czarnka taka gwarancja jest. Natomiast my zastanawiamy się w tej chwili nie nad tym, kto z grona tych potencjalnych kandydatów byłby lepszym prezydentem, bo oni wszyscy spełniają te wymogi, tylko kto miałby większe szanse w drugiej turze wyborów prezydenckich. W Polsce, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, mamy dwie tury. Kandydat w Polsce, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, musi zdobyć 50% głosów plus jeden. W Stanach Zjednoczonych takiego wymogu nie mamy. Donald Trump 8 lat temu, zostając prezydentem, nawet zdobył mniej głosów niż jego konkurentka Hillary Clinton, a teraz można nie przekroczyć 50%, bo głosy są wciąż w Stanach Zjednoczonych liczone, w tych stanach, które już o niczym nie zdecydują, na przykład w Kalifornii, ale wciąż, przynajmniej wczoraj, były jeszcze liczone. Więc w Polsce mamy inną sytuację, mamy dwie tury, musimy pomiędzy pierwszą a drugą turą nasz kandydat, którego będziemy popierali, musi zdobyć wyborców, również takich, którzy na Prawo i Sprawiedliwość nie głosują, nigdy nie głosowali poza wyborami prezydenckimi w drugiej turze i to może być kilkanaście procent głosujących. Musimy się zastanowić, który z kandydatów ma największe szanse, żeby tego dokonać. Stąd badania, które przeprowadzamy, stąd rozmowy, analizy, których finałem będzie ostateczna decyzja. Przemysław Czarnek, Karol Nawrocki, to jest ta dwójka, która dzisiaj jest już w zasadzie tylko brana pod uwagę? Nie wyciągnie pan ode mnie żadnych nazwisk. To grono jest większe, nieco większe. Każdy z tych kandydatów gwarantuje, że będzie dobrym prezydentem. Powtarzam, zastanawiamy się tylko nad tym, który z nich ma większe szanse w starciu z kandydatem Platformy Obywatelskiej, bo tutaj żadnej Ameryki nie odkryję. Do drugiej tury wejdą kandydat Platformy Obywatelskiej oraz kandydat przez nas wspierany. I musimy się zastanowić, który z naszych kandydatów ma większe szanse, żeby pokonać kandydata Platformy. Bo wracając do pana pierwszych pytań, to już nie jest ważne tylko i wyłącznie dla naszego obozu politycznego, dla Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej dla prawicy. To jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju. My musimy mieć w Pałacu Prezydenckim kogoś, od kogo Donald Trump odbierze telefon w momencie zagrożenia. Żaden z kandydatów Platformy Obywatelskiej takiej gwarancji nie daje. Panie pośle, to na koniec tej radiowej części jeszcze zapytam o premiera Donalda Tuska. Co w takim razie pana zdaniem powinien teraz zrobić szef polskiego rządu, żeby spróbować te relacje z przyszłym prezydentem Stanów jakoś ocieplić, naprawić, czy w ogóle zawiązać, bo jak rozumiem ich one nieszczególnie mają miejsce teraz. Coś się powinno wydarzyć po stronie premiera Donalda Tuska? To ruch należy do niego teraz? Proszę mi wierzyć, że bardzo chętnie chciałbym doradzić coś panu premierowi Tuskowi, bo niezależnie od tego, że jest
szefem konkurencyjnej partii, no to jest w tej chwili polskim premierem i od niego również zależy bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Ale ja w tej chwili nie widzę takiej możliwości. Po tym, co Donald Tusk robił, nie tylko chodzi o wpisy na Twitterze, ale to pozowanie z rękami przypominającymi pistolet skierowany w plecy Donalda Trumpa. Ja w ogóle nie wiem, co wtedy działo się w głowie pana premiera Tuska. On później, zdaje się, w swojej książce pisał, że chciał zrobić przyjemność jakiemuś fotoreporterowi. No, po to, żeby zapozować, zrobić jakieś śmieszne zdjęcie, naraził swoje relacje z przywódcą demokratycznego świata, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, nie wiem, co Donald Tusk mógłby dzisiaj zrobić. Obawiam się, że może zrobić niewiele. Obawiam się, że nie będzie w gronie tych polityków, z którymi Donald Trump będzie rozmawiał. Biorąc pod uwagę fakt, że Donald Tusk nie był już zaproszony na rozmowy, które organizował jego przecież niemiecki przyjaciel Olaf Scholz na temat Ukrainy. Pamiętamy te zdjęcia ze spotkania Joe Bidena, Emmanuela Macrona, prezydenta, premiera Wielkiej Brytanii oraz kanclerza Niemiec. No to pozycja polskiego premiera w tej rozgrywce, która będzie się toczyć wokół wojny na Ukrainie, jest bardzo, bardzo słaba. Dlatego, powtarzam, potrzebujemy w Pałacu Prezydenckim kogoś, kto będzie kontynuował dzieło pana prezydenta Andrzeja Dudy, budowania bardzo dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I ostatnie zdanie w tym względzie. Mam nadzieję, że pan premier Tusk nie będzie torpedować wysiłków pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby głównym celem naszej prezydencji Unii Europejskiej, która zaczyna się, przypomnijmy naszym słuchaczom, naszym widzom, 1 stycznia przyszłego roku, było zacieśnienie więzi transatlantyckich. Pan prezydent Andrzej Duda, z tego co pamiętam, już rok temu chyba proponował premierowi Tuskowi, żeby właśnie te relacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi były głównym leitmotivem naszej prezydencji. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że szczyt, który będzie organizowany w ramach prezydencji polskiej, będzie poświęcony relacjom ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest w tej chwili, szczególnie po zwycięstwie Donalda Trumpa, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Adam Bielan, Prawo i Sprawiedliwość, eurodeputowany tej formacji, to dzisiejszy gość Sedna Sprawy. Kończymy radiową część programu. Zapraszam na internetową dogrywkę Sedna Sprawy. Radio Plus. Sedno Sprawy. Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości cały czas jest z nami. Panie pośle, z jednej strony jak słucham tych wszystkich słów na temat premiera Donalda Tuska, jego relacji, przyszłych relacji z Donaldem Trumpem, tego, że ma nie odebrać telefonu od premiera Tuska, to mam wrażenie, że to nie brzmi szczególnie mocarstwowo, jeżeli chodzi o naszą pozycję, o pozycję no już nie tylko polskiego rządu, ale Polski po prostu. Tak? No, premier Donald Tusk jest polskim premierem. Naprawdę to tak mało znaczy dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, że z powodu paru słów i gestów miałby od niego nie odebrać telefonu? No po pierwsze, to nie było parę słów i gestów, tylko cała seria obraźliwych ataków, nie tylko ze strony premiera Tuska, ale ze strony ministra spraw zagranicznych Polski, ze strony osoby, którą premier Tusk chce uczynić naszym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, chociaż na szczęście nie ma na to zgody prezydenta Andrzeja Dudy, całego obozu, można powiedzieć, politycznego Platformy, który zupełnie bez wyobraźni lżył najpierw poprzedniego prezydenta, później kandydata na prezydenta i wreszcie prezydenta elekta. My tego nigdy nie robiliśmy w przypadku kandydata demokratów. Staraliśmy się budować dobre relacje z administracją prezydenta Bidena i te relacje były bardzo dobre. Prezydent Biden odwiedzał Polskę podczas swojej prezydentury i nasz rząd, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak i pan prezydent Andrzej Duda potrafili zbudować dobre relacje z administracją demokratów. No, to jest jednak coś, co powinno dyskwalifikować polskich polityków. Brak umiejętności dyplomatycznych, bo premier, minister spraw zagranicznych, przyszły ambasador, to są jednak politycy, od których wymagamy budowania dobrych relacji, szczególnie z naszym najważniejszym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa. Nasze bezpieczeństwo zależy od, można powiedzieć, opiera się na dwóch filarach. Na sile naszej armii i staramy się od kilku lat tę siłę bardzo szybko odbudowywać. Mamy dzisiaj największe wydatki w ramach NATO na bezpieczeństwo, ponad 4% produktu krajowego brutto. Ja łączę się w tej chwili z państwem z Parlamentu Europejskiego, gdzie za chwilę, za moment będziemy przesłuchiwać kandydatkę na
urząd wysokiego przedstawiciela do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej pani Kaja Kallas. Ja miałem okazję rozmawiać z panią premier, było premier Estonii w tej sprawie i ona niezwykle chwaliła Polskę za to, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich lat. Ale drugim filarem naszego bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoatlantycki, który nie ma się co oszukiwać. Nie istniałby bez silnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Więc te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z aktualnym prezydentem są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. I to nie jest kwestia poklepywania po plecach, tak jak w przypadku, nie wiem, jakichś polityków europejskich, w tym akurat pan premier Donald Tusk jest mistrzem i nikt go nie prześcignie, tylko realnych decyzji, od których będzie zależało to, czy Stany Zjednoczone będą mocniej lub mniej zaangażowane w naszym regionie. Ja chciałbym, żeby to były decyzje oparte tylko i wyłącznie o kwestie merytoryczne, natomiast no, niestety tak nie do końca jest. W polityce również liczą się emocje. W przypadku prezydenta Trumpa te emocje personalne, sentymenty, resentymenty są dość silne i musimy brać to pod uwagę. To są po prostu fakty, nie moje opinie. Każdy komentator amerykański, analityk sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych musi to przyznać. No, faktami to będą wtedy te wydarzenia, jak już się wydarzą, jak nie odbierze tego telefonu od premiera Donalda Tuska Donald Trump, to wtedy będzie to faktem. Póki co to tylko przypuszczenie. Panie pośle, chciałem jeszcze zapytać o prawybory w Platformie Obywatelskiej. Czy będzie pan z zainteresowaniem śledził ten proces i czy nie uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość też jednak na ten ruch powinno się zdecydować? Będę je śledzić, bo interesuję się w ogóle tym, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, chociaż przede wszystkim pracuję w tej chwili w Parlamencie Europejskim jako szef delegacji Prawa i Sprawiedliwości w tej Izbie. Natomiast my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy niewielki wpływ na przebieg tych prawyborów. Myślę, kto byłby wygodniejszym rywalem dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości? Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski? Obaj są do pokonania. Rafała Trzaskowskiego znamy oczywiście lepiej, bo 4 lata temu już go pokonaliśmy, już go pokonał Andrzej Duda w dużo trudniejszej sytuacji niż będzie miała miejsce za rok, bo po 5 latach rządów, kiedy mamy do czynienia z pewnym zużyciem obozu i w sytuacji COVID-u. Natomiast my mamy ograniczony wpływ, żeby nie powiedzieć żadny, na wynik tych prawyborów. Musimy ze spokojem czekać na rozstrzygnięcie i być gotowi w tej kampanii zmierzyć się z każdym potencjalnym kandydatem Platformy, bo to z kandydatem Platformy nasz kandydat zmierzy się w drugiej turze. Ta pierwsza tura to można powiedzieć językiem amerykańskim będą takie prawybory. To jeszcze chciałem, panie pośle, zapytać o relację prezydent-premier. Na chwilę do tego wrócić, bo premier Donald Tusk na konferencji prasowej mówił: tak, pragnę uspokoić wszystkich, przynajmniej jeżeli chodzi o stały kontakt i współpracę z prezydentem. Nie narzekam, także w ostatnich godzinach i dniach informujemy się o naszych działaniach i też niezależnie od różnic, ale doceniam tak dojrzałą gotowość do współpracy, także w kwestii nowej sytuacji geopolitycznej. To słowa szefa rządu. Jeżeli te słowa polegają na prawdzie, to chyba nie jest tak źle. Donald Tusk i cały rząd dzisiaj wisi na prezydencie Andrzeju Dudzie, jeśli chodzi o relacje z nową administracją prezydenta Trumpa. Musi zrobić przede wszystkim wszystko, żeby te relacje z prezydentem Andrzejem Dudą miały jak najlepsze. Powinien zacząć od wycofania tego szkodliwego wniosku o zmianę ambasadora w Stanach Zjednoczonych. No, naprawdę trzeba na głowę upaść, żeby dzisiaj do Waszyngtonu wysyłać polityka, który obrażał, lżył prezydenta Donalda Trumpa. No, to jeden wpis chyba, jeden wpis. Przywoływany często, ale jeden wpis. Ja innych przykładów nie znam tego lżenia, ale jak pan poseł powiedział. No, ale panie redaktorze, no, myślę, że tych wypowiedzi było więcej, ale ten jeden wpis wystarczy. No, bardzo mocny, prezydentowi, tak. Trumpowi, wystarczył prezydentowi Trumpowi, żeby już nieoficjalnie domagać się odwołania ambasadora Australii, który też jeden wpis popełnił i to znacznie słabszy w sprawie Donalda Trumpa. Więc powtarzam, jeżeli pan premier Donald Tusk, w co wierzę, chce zbudować w tej chwili jak najlepsze relacje poprzez prezydenta Andrzeja Dudę z prezydentem Trumpem, powinien zacząć od wycofania tego wniosku o zmianę ambasadora. Zresztą nie może wysłać ambasadora bez zgody pana prezydenta Andrzeja Dudy i nie wierzę w to, żeby może wysłać szefa placówki, czyli obniżyć rangę naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, co w obecnej sytuacji byłoby karygodne i oznaczałoby, że wręcz Donald Tusk nie chce
budować silnych związków ze Stanami Zjednoczonymi. To już w ogóle nie chciałbym spekulować, co to by oznaczało w kontekście polskiego premiera, więc myślę, że to jest warunek absolutnie podstawowy. Dobry kandydat na ambasadora, zresztą mieliśmy świetnego ambasadora dotąd, pana Marka Magierowskiego, i nie widzę żadnych powodów, żeby on w tej szczególnie sytuacji nie kontynuował swojej misji. Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, szef delegacji tej formacji w Parlamencie Europejskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia panu posłowi, życzę i państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.